No i nasz dobry człowiek z dobrą aurą, wspaniałą gitarą i dobrym przesłaniem, jubilat, Marek Raduli. Dziękuję. Pan Jan Chojnacki, mistrz ceremonii. Jan Chojnacki. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko i szybciutko tylko powiem, że bardzo serdecznie przyjaciół, rodzinę, znajomych jestem poruszony i nie chcę, żeby mnie trema dopadła. Zatem tylko powiem króciutko, że koncert tej wyjątkowej chwili dedykuję mojej mamie, która już tam spogląda na nas z góry. Miłego wieczoru Państwu życzę.
dla Państwa teraz zapowiedziane wcześniej przez Jana Chojnackiego Voodoo Child. I'm a voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. Well, I stand up next to my mountain and I jump down at the edge of my head. Well, I stand up next to my mountain and I jump down at the edge of my head. Well, I pick up all the pieces and make an island. Might even raise a little sand, yeah. Thank you.
Tomek Grabowy grał na basie. And if it takes part of sweet time, I'll give it right back one of these days, yeah. And if it takes part of sweet time, I'll give it right back one of these days, yeah. And if I don't see you no more in this world, I'll meet you in the next one, don't be late, don't be late. Cause I'm a voodoo type, Lord knows I'm a voodoo type. Cause I'm a voodoo type, Lord knows I'm a voodoo type. Cause I'm a voodoo type, voodoo type. Zmienia się świat. Ja tak jak ty chciałeś.
maestro Marek Raduli. Dzięki Jimmy. Thanks Marek. Dzięki Marku. Jacek Królik. Panie i panowie, nasz jubilat jest związany z tym miejscem, z tym miastem, a symbolem tego miasta jest wszak także taki symbol muzyczny. Jesteśmy w studiu imienia Budki Suflera. Z Budką wiele przygód wspaniałych i sukcesów nasz jubilat odnosił. I w związku z tym sprawą, że tak powiem, naturalną jest nawiązanie do tego czasu, a także do przyjaźni z człowiekiem. Są takie zbitki sylab, samogłosek i spółgłosek, które same w sobie brzmią jak piękna muzyka. Panie i panowie, Krzysztof Cugowski. Thank you.
postulatach nagle wróciły jaskrawe dni i stary wczoraj jest nowym dziś. Wódka jasno płonie w nas i bliżej znowu do gwiazd. Tak opaleni i tacy głodni, grosza w kieszeni, wytartych spodni, przyjaźń na wieki, braterstwo krwi, suche powieki, wygasłe sny. Wódka jasno płonie w nas i bliżej znowu do gwiazd. Się rano, lotnisko w deszczu, w popiele diament. Darujcie sobie tych kilka kłamstw. Ty nie napiszesz, tym bardziej ja. Wódka jasno płonie w nas i bliżej znowu do gwiazd. Szukam starych zdjęć, stygnie garnek z marzeniami. Jak się czujesz? Chyba źle. One and me, what the stado pędzące na łuk. One and me, zawsze twardzi nie czuli na ból. Thank you.
Bardzo dziękuję, Krzyś. Bardzo dziękuję. Duże brawo. Znalazł trochę czasu i zagościł w swoim studio. Modelby. Moja pierwsza piosenka wjazdowa do tego zespołu. Miałem przyjemność zadebiutować w Budce Suflera tym właśnie utworem. A teraz piosenka, która mnie ściągnęła do tego zespołu. Jedna z tych, które uwielbiałem grać, przyjmując się do grupy dziś legendarnej Budka Suflera. Dzięki bardzo i chciałem Markowi życzyć najlepszego w następnym 40-leciu roku. Wszystkiego. Krzysztof Cugowski. Tutaj mam dla Marka taki drobny prezent. Niedawno graliśmy na pewnej scenie i tutaj mamy takie zdjęcie wspólne. Anna Wyszkoń.
Państwu, witam bardzo serdecznie, Marku. Założyłam specjalnie dla Ciebie, Twoja ulubiona kreacja. Powietrze nagle stało się duszne, słowa zabierają tlen. Odkładam nagle cały świat na później. Dziękuję. Niespodzianka, Aniu, dla Ciebie. Niespodzianka. Dla mnie jest niespodzianka. Pierwszy raz wykonamy wspólnie piosenkę.
której twórcą jest dwóch wybitnych ludzi z Lublina. Tomasz Bidiuk i Piotr Cugowski. Mam przyjemność, miałem przyjemność dołączyć do tego zacnego grona i dołożyć się ze swoją częścią kompozycji. I w ten sposób powstał utwór dla ciebie zatytułowany Mimochodem. Pierwszy raz wykonasz go tak. Z żyjącym kompozytorem. Zanim zagramy, ja również nie mogę sobie odmówić tutaj paru słów. Przede wszystkim pięknie dziękuję, Marku, za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj być z tobą, z państwem. Drogie panie, przyznacie, że dzisiaj te słowa nie padły ze sceny, a muszą paść. Może dlatego nie padły, że na scenie pojawiają się sami faceci. Ja dzisiaj jestem jedyną kobietą, która występuje. Faceci też mogą być zazdrośni, może dlatego o tym nie wspomnieli, albo po prostu nie zwracają na to uwagi. Drogie panie, przyznacie, Marek wygląda dzisiaj jak dobre, czerwone wino. Pięknie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie, ale też dziękuję ci, Marku, za to, że 6 lat temu, kiedy zaprosiłam cię do mojego zespołu, przyjąłeś to zaproszenie, postanowiłeś po długim związku wyłącznie z jazzem znowu poromansować trochę z muzyką popową. Dzisiaj dzięki temu mam najlepszego szefa muzycznego zespołu, jakiego mogłam sobie wyobrazić. Ja też mam dla ciebie małą niespodziankę. Chciałam ci wręczyć ten drobny prezent w moim imieniu i w imieniu Maćka Durczaka, który jest naszym menadżerem, jest też moim partnerem w życiu prywatnym. To jest dla ciebie z okazji twojego święta, 40 lat na scenie. To jest naprawdę zacny dorobek. Chciałabym się kiedyś tego porobić również. Bardzo cię proszę. A teraz z wielką przyjemnością zaśpiewam piosenkę, o której Marek wspomniał. Utwór z mojej płyty najnowszej Jestem tu nowa, zatytułowany Mimochodem. Sobie znać tyle z tego dziś masz.
chcesz od życia brać. Cały świat coraz mocniej daje ci o sobie znać każdego dnia. Spalić w oczach dawny blask znikający. Jak zatrzymać morze złotych gwiazd spadających. Jak zawrócić rozpędzony świat ze złej drogi. Każdego dnia. So
Bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję. Marku, życzę Ci wielu takich jubileuszy i mam nadzieję, że wszystkie będziemy przeżywać razem. Dziękuję ślicznie, Aniu. Otóż zapewne część z Państwa pamięta, że Marek Raduli był także gitarzystą towarzyszącym Tadeuszowi Nalepie. I pamiętam, że w momencie, kiedy zajął to zaszczytne stanowisko gitarzysty Tadeusza Nalepy, na jakimś takim towarzyskim zgromadzeniu ktoś tatka zapytał, podobno gra z tobą Marek Raduli. Tadeusz miał w sobie taką niewylewność, bym powiedział. Miał zmysł krytyczny, potrafił być bardzo złośliwy, ale też potrafił wyrażać taką jednoznaczne stanowisko w sposób bardzo prosty. Więc na pytanie, podobno gra z tobą teraz Marek Raduli, Tadeusz odpowiedział, tak, bo Marek umie grać. To z ust Nalepy była niesłychana taka, no, wyrażenie zachwytu prawie, że można powiedzieć, bo Tadeusz był bardzo, bardzo oszczędny w tym, żeby kogokolwiek pochwalać. I wymagający. Panie i panowie, pozwólcie sobie teraz przypomnieć, że na drugiej gitarze, i proszę zwrócić uwagę na to, co mówię. Jacek Królik! Jacek Królik, wspaniała postać, również z mojego życiorysu. Pozwól, że tylko nim zapowiemy. Powiem jedno. Mimo, że jest odrobinkę ode mnie młodszy, to jest dobrym moim duchem, wielokrotnie mi pomógł w życiu, jest wirtuozem, jest wzorem do naśladowania i zazdroszczę mu piekielnie tej jego techniki, cudowny człowiek. Ale powiem, że jego serce bije 20 razy więcej na minutę od mojego. Musi grać szybciej po prostu. A ja tylko dodam do tego, że nie tylko szybciej, ale nawet chyba jak gdyby troszkę głośniej. Jacek Królik! Panie i panowie, kompozytor tej pieśni, którą przed chwilą tak pięknie zinterpretowała Anna Wyszkoni, sam jest panem głosem. I za chwilę Państwa o tym przekona, w tle mając tak znakomitych muzyków. Bracia i siostry, Piotr Czugowski. Dobry wieczór Państwu. Marek Raduli, czyli 27 lat temu mój wujek. Później mój kolega. Później mój przyjaciel. A dzisiaj mój sąsiad. Jedziemy! Droga nie kończy się, a ty biegniesz nią. Wciąż tyle masz sił, zamiarów i snów, pięknych snów. Jest w tobie nadzieja, że każdy twój krok ostatni już jest i możesz odznak za chwilę już dotknąć nieba i pochwycić je. Rzeczywistość
swój zamienić sen. Nie zatrzymuj nigdy się, oto ciągle grasz. Wielki błękit, który w sobie masz. Za darmo nie będzie nic i ty o tym wiesz. By mieć trzeba chcieć, nie stawać i biec, ciągle biec. Tak dużo nadziei jest, tak twardy jest bruk. Marzenia swe mieć możesz u stóp. Za chwilę już dotknąć nieba i pochwycić je. Rzeczywistość twój zamienić sen. Nie zatrzymuj nigdy się, bo to ciągle gasz. Wielki błękit, który w sobie masz. Rzeczywistość swój zamienić sen. Nie zatrzymuj nigdy się, bo to ciągle gasz. Wielki błękit, który w sobie masz. Rzeczywistość swój zamienić sen. Nie zatrzymuj nigdy się, bo to ciągle gasz. Wielki błękit, który w sobie masz. Proszę Państwa, prezydent miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, przyznał panu Markowi Radulemu nagrodę okolicznościową z okazji 40-lecia pracy artystycznej i w imieniu pana prezydenta nagrodę Markowi wręczy pan Tomasz Rakowski, zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta. Zapraszamy, panie Tomaszu. Dobry wieczór Państwu. Pan Janusz wszystko powiedział, więc... Dobry wieczór Państwu. Pan Jan wszystko powiedział, więc pozwolą Państwu, że tylko odczytam ten dokument. Na podstawie uchwały numer, i tu jest numer, którego odczytanie zajęłoby więcej czasu niż to, co jest dalej w tym... z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, przyznaję panu Markowi Raduli nagrodę okolicznościową z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej w uznaniu wybitnego talentu muzycznego i bogatego dorobku artystycznego z podziękowaniem za promocję Lublina w kraju i za granicą, z najlepszymi życzeniami nieustającej inspiracji artystycznej, dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym. Prezydent miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk. Pan Tomasz Rakowski, zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta miasta Lublin. Ale, bracia i siostry, to nie wszystko. Otóż za chwilę Marek zostanie ponownie obsypany złotem. Złota płyta!
Złota płyta za meksykański symbol szczęścia. Płytę wręcza pan Krzysztof Świątkowski. New Abra. Dobry wieczór. No, chciałbym kontynuować festiwal Złotych Płyt dla naszego jubilata. Tym razem będzie to złota płyta za solowy album Marek Raduli, meksykański symbol szczęścia. Dla mniej wtajemniczonych chciałbym przypomnieć, że płyta jest z roku 1999. Wielkie brawa. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwolę sobie zacytować klasyka: złote, a skromne.
Zatytułowany na Burza. Natomiast drugą kompozycją, zresztą przecudnej urody i również autorstwa Krzysia, będzie utwór pod tytułem Żegnaj Kuba dla naszego przyjaciela, animatora rynku jazzowego. Żegnaj Kuba. Krzysiu, zagraj piękny wstęp. A Krzyś będzie się stroił. A mówił, że dobrze wygląda, bardzo dobrze wygląda. Nie strój, muzyka zdobi. Okej. Okay. Thank you.
Thank you.
Krzysztof Ścierański, Bernard Maseli, Przemysław Kuczyński. Proszę Państwa, za bębnami zasiądzie za chwilę Waldemar Franczyk. Dziś ponownie mam przyjemność uściskać ich na scenie. Janusz Grzywacz, kompozytor, klawiszowiec, pedagog, facecjonista, a z wykształcenia filolog w ogóle, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Też literaturoznawca. No i Marek Strzyszowski. Wspaniały głos, wspaniały dmuch i człowiek o złotym sercu, a także sportowiec. Panie i panowie, w tym właśnie niesłychanie eksperymentalnym dzisiaj i gościnnym składzie Laboratorium. I'm gonna move this real fast when those you in the I'm winning guess we'll have a name. Check on please, someone breathe on below. Thank you.
Thank you.
Elek Maszej. Mogę? Coś? Drodzy Państwo, właśnie to jest moje marzenie. To było moje marzenie z dzieciństwa, poznać tych wspaniałych muzyków, poznać tych wspaniałych ludzi. Pełna niesubordynacja. Cudowna. Chaos i anarchia uwielbiam. Jestem uporządkowany na co dzień, staram się, ale tutaj zaznaję zjawisk niewyobrażalnych. Grupa Laboratorium od 50 lat w moim sercu, na moich półkach płytowych i w mojej głowie. Dziś i w zasadzie mogę powiedzieć, że już od 14 lat spełniam to ciągle narastające we mnie marzenie, że grupa i ja to już może stały skład. Także dziękuję. Bernard Maseli, Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Krzysztof Ścierański i Waldemar Franczyk, który gra dzisiaj w zastępstwie za naszego perkusistę stałego, który zmienił Grzesia Grzyba, Pawła Dobrowolskiego. Wspaniale gra i zasługuje na brawa, bo to drugi koncert jego. Dziękuję. Pierwszy utwór I'm So Glad, drugi utwór Latin Groove, kompozycję Janusza Grzywacza. Daddy,
Thank you.
Teraz by grali. Teraz. Proszę Państwa, Krzysztof Ścierański, gitara basowa. Waldemar Franczyk. Marek Stryszowski. Janusz Grzybacz. Bernard Maseli. Pan Jan Chojnacki. Dobry wieczór Państwu. I artyści. Ten, kto został proszony na scenę. Witam Cię, Krzysiu. Koledzy, zapraszamy. Zbiorówka. Leszek Cichoński. Zapraszamy, Leszek. Fliperek, nasz kochany. Zapraszamy. Łukasz Malinowski. Bartek Pietrz. Piotruś Cugowski. Zapraszamy. Jak spełniają się marzenia, tak właśnie. Bębenek Kuczyński, Tomasz Bidiuk, tam cały czas pan Jan Chojnacki. Tada! Tyle osób zostało. Marek Raduli. Anna Wyszkoni była z nami. Jacek Królik był z nami. Krzysztof Cugowski był z nami. Wyjątkowy wieczór, drodzy Państwo. Jan, oddaję Ci mikrofon, bo ja bym mógł bez końca. Panie i panowie, dwa słowa o miłości, bo Marek jest dowodem na to, że miłość fantastycznie konserwuje. Erotyka. Miłość, miłość. Wiersze erotyka. I to odwzajemniona, bo to jest odwzajemniona miłość do gitary. Panie i panowie, to starszy człowiek jest, a popatrzcie, po 3 godzinach wygląda jakby dopiero przed chwilę wszedł na gitarę. To jest owoc miłości odwzajemnionej człowieka i gitary. Marek Raduli. Człowieka i muzyki, dziękuję. Wszyscy, jak tu stoimy, to owoce tego samego drzewa muzycznej rodziny. To wiecie co, ukłońcie się tak ładnie, żeby podziękować wszystkim tym, którzy jeszcze są z nami. 3, 4. Wspaniale, wspaniale. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, dziękuję przyjaciołom, dziękuję rodzinie, mojej córce, mojej żonie, że to wszystko znosi. Moim wszystkim bliskim, mojemu webmasterowi Krzysiowi Wasilewskiemu. Wszystkim przyjaciołom, którzy pomagają mi w tych pięknych chwilach, trudnych, wspaniałych. Dziękuję Państwu, dziękuję Agacie Dybale i całej ekipie Radia Lublin, która mi pomogła z sercem i zaufała. Dziękuję ekipie technicznej, dziękuję wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do powstania tego koncertu i Państwu, którzy to wszystko musieli znosić. Wielkie dzięki. Artyści schodzą na brażach. Bracia i siostry, kochajcie Marka Raduli!